Dzień dobry Państwu, witam. Portal Radomsko 24, program w temacie, a moimi gośćmi są dzisiaj pani Dorota Ślaska, witam serdecznie, Dzień dobry. I pani Monika Bus, witam. I oficjalnie witam. Dzisiaj mogę powiedzieć Fundacja Wolne Miejsce, koordynatorki. Bo co, 21 listopada, z tego co dobrze pamiętam, przeszedł do historii Fundacji Wolne Miejsce, bo ta fundacja powstała już w Radomsku na 100%. Tak, 21 ogłosiliśmy tutaj oficjalnie, że otwieramy oddział Fundacji Wolne Miejsce Radomsko z zamysłem zorganizowania pierwszej mobilnej wigilii dla samotnych osób w Radomsku. Właśnie, fajnie to brzmiało i każdy się zastanawiał, co to znaczy mobilna wigilia. Wszystko się już wyjaśniło w naszej pierwszej rozmowie. No dzisiaj już dzieli nas bardzo mało czasu od Wigilii, a czy ten pomysł udało się w Radomsku zrealizować, bo że w innych miastach on funkcjonuje, to doskonale wiemy. Siedziba fundacji Katowice. To jest oczywiście w Katowicach, a co jest ciekawe, bo ja też dopiero się dowiedziałem, że prezes chyba jest z Radomska. Tak, pochodzi z Radomska. Właśnie, urodził się w Radomsku. Urodził się w Radomsku, dokładnie. Czyli jakiś sentyment miał. Tak, no i właśnie dlatego prezesowi Mikołajowi tak zależy, żeby tutaj u nas zaszczepić tą fundację, żeby działy się rzeczy związane z fundacją. I ta mobilna wigilia, i przyszłościowo sklep socjalny. Stąd pojawienie się tutaj fundacji. Podobno Wielkanoc planujecie. Już mamy, robić. Tak. Już mamy w planach Wielkanoc. Już mamy, że tak powiem, już takie trochę skupujecie. Obiecane przez prezydenta miasta Radomska miejsce, bo Wielkanoc mamy nadzieję zrobić już pod dachem. Zrobić w takim pełnym wymiarze, tak jak no, chcieliśmy zrobić Wigilię, natomiast za mało czasu było na zorganizowanie takiej stacjonarnej Wigilii. I mamy nadzieję ogromną, na dobrze, to, że kolejna będzie. Rozumiem, ale bo wigilia ta teraz ta mobilna już jest dopięta na ostatni guzik. Do ilu osób dotrzecie? No właśnie, był zamysł na 100 osób. Tak, rozmawialiśmy listopada, gdzie tu rozmawialiśmy. O 100 osobach. Tutaj mieliśmy takie drobne komplikacje, bo okazało się po rozmowie z dyrekcją MOPS-u, która miała nam dać 80 listę. Osób, na liście 80 osób. Potem pan dyrektor zlecił to pracownikom. Miałyśmy taki drobny dysonans, bo dowiedziałyśmy się, że MOPS nie ma takich osób, że może da nam 20, może 30. Czyli stanęło. Na to wychodzi, że nie ma w Radomsku osób potrzebujących? Suma, tak. Mamy 56 osób z MOPS-u. Podane to są osoby samotne, typowo z MOPS-u. Natomiast pozostała część to są i w sumie 120 takich jest osób. Pozostała część to jest taką pocztą pantoflową dzięki wolontariuszom, którzy się bardzo mocno zaangażowali. I właśnie w ten sposób mamy zgromadzoną tą listę, że sąsiad zgłosił sąsiada, wolontariuszy, mnóstwo takich informacji też nam tutaj udzielili. To co będzie, drogie panie, w tej paczce? Tej kolacja. Paczce. Przede wszystkim kolacja, bo no, 12 tak jak. Potraw? No nie zmieści nam się. Ale na pewno będzie barszcz z łóżkami, na pewno będą pierogi, na pewno będzie karp, jakaś surówka. Natomiast to, co jeszcze udało nam się zgromadzić, tutaj przy ogromnym udziale naszych wolontariuszy, bo to jest niesamowite, jak fantastycznych mieszkańców ma Radomsko. Bo okazuje się, że mamy na liście, na tych naszych cyklicznych spotkaniach cotygodniowych, mamy 50 wolontariuszy. No i tutaj takie ogromne podziękowania dla tych najmłodszych, bo tak naprawdę o ile nie wszystkie szkoły włączyły się w pomoc przy zbieraniu produktów, to mamy z tych szkół wolontariuszy właśnie. I tak jak mamy bardzo młodą wolontariuszkę ze szkoły podstawowej numer 1, mamy wolontariuszkę ze szkoły podstawowej numer 2, to są takie najmłodsze, z szóstki mamy też wolontariusza. Natomiast liceum ekonomiczne, no tutaj ogromny ukłon w stronę pani dyrektor i pani, która koordynuje wolontariatem, bo nie dość, że fantastyczną zbiórkę przeprowadzili na rzecz tej wigilii, to jeszcze chyba największą ilość wolontariuszy, mechaników. Jak to od strony technicznej będzie wyglądało? Rozumiem, że to nie będzie tak, że ktoś zapuka do drzwi, ta starsza osoba otworzy drzwi, dostanie paczkę. Nie, nie jesteśmy doręczycielami paczek. Tak, tutaj no uczulamy naszych wolontariuszy, że to ma być na zasadzie takiej właśnie wigilii, chwili spędzenia z taką osobą samotną. Będzie opłatek, będzie taka chwila, żeby porozmawiać, napić się herbaty,
absolutnie nie ma to na celu, że właśnie dostarczyć tą kolację wigilijną i tyle. Więc i każda osoba samotna, która jest zgłoszona na tej liście, ona jest najpierw zapytana, czy wyraża zgodę na przyjęcie wolontariusza. Jest to potwierdzone? Bo tu nasuwa mi się pytanie, przepraszam, że wchodzę w zdanie, ale czy te osoby są już poinformowane, tak, że 24 ktoś do nich przyjdzie? Czyli ta lista tych 120 osób to są osoby, które był telefon wykonany, one wiedzą, wyraziły zgodę, że taki wolontariusz w dniu 24 grudnia przyjdzie z kolacją wigilijną w określonych godzinach. Część to są osoby do południa sobie zażyczyły, żeby... No właśnie, jak to czasowo chcecie rozwiązać? Bo ile mówicie? 50? Mamy 50 wolontariuszy. To są 50 osób, które pomagały nam już od samego początku, czyli przy zbiórce produktów, przy lotkach, przy plakatach. No bo tu też chodziło nam o to, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało. Natomiast z tych 50 wolontariuszy część dzisiaj pomagała nam przy składowaniu produktów, segregacji, bo dziś był taki dzień, kiedy pobieraliśmy produkty ze szkół, więc też kilku z tych... Bo to odbyła się też zbiórka w szkołach? Tak. Tak, technicznie to wyglądało tak, popełniłyśmy masę błędów. Jesteśmy tutaj, po raz pierwszy podjęłyśmy się takiej akcji. To tak jak się okazało, bardzo dużej akcji, jak na nas dwie. Mamy jeszcze Roberta, mamy jeszcze kilku takich aktywniejszych wolontariuszy. Nie, ale co? Na początek odbyło się to w ten sposób, że myśmy po prostu same wsiadały w auta, jechałyśmy po szkołach, rozmawiałyśmy z dyrekcją, z kim się tylko dało. Przekazałyśmy ideę tej wigilii i to, co najfajniejsze, to okazało się, że te szkoły, do których faktycznie pojechałyśmy, byłyśmy tam fizycznie, zaangażowały się najmocniej. Natomiast potem podpowiedziano nam, że przecież nie musimy tego robić chodząc od szkoły do szkoły, tylko trzeba to zrobić z góry, od urzędu. Po rozmowie z panem prezydentem dostałam przyzwolenie i numer telefonu do pani naczelnik. Akurat pani naczelnik Wydziału Oświaty w tej chwili nie było, była na 2-tygodniowym urlopie. Znowu zleciła to komuś, więc poszły maile ze szkół. I to ze starostwa i z Urzędu Miasta, informujące o takiej akcji, o takiej mobilnej wigilii z listą produktów. Tydzień temu zaczęłyśmy dzwonić po szkołach, no bo pytając się o to, jak się odbywają zbiórki, gdzie tego 18 możemy pojechać i te produkty przyjąć. No i potem się okazało, że właśnie podczas takich rozmów telefonicznych, no nie wszystkie szkoły w ogóle przystąpiły do akcji. Zdarzało się, że ktoś w ogóle się zapoznał z mailem. Miałam też potem rozmowę z panią naczelnik Urzędu Miasta. No i po tej rozmowie, że tak coś powiem, ruszyło. Bardzo fajnie ruszyło. Pani naczelnik zainterweniowała i faktycznie te szkoły przyłączyły się do akcji. Ale też jeszcze dodam, bo były zbiórki też w parafiach. Dołączyły się bardzo fajnie 3 parafie. Parafia Świętej Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, Królowej Jadwigi. No i pierwsza parafia, która przystąpiła do akcji, to była parafia Miłosierdzia Bożego na Wymysłówku i tam ksiądz Adam, który fenomenalnie nam pomógł, bo okazało się, że jeszcze poza tym, że jako pierwsza parafia przystąpiła do zbiórki produktów, to jeszcze mieliśmy problem z salą, bo dostaliśmy dostęp do Starter Radomsko z Urzędu Miasta, ale jak się okazuje, Starter Radomsko nie pracuje w dniu Wigilii, ani dzień wcześniej, więc nie mieliśmy miejsca, żeby przygotować fizycznie te, czyli magazyn, te wigilie, dokładnie. No i tutaj ksiądz Adam przyszedł z pomocą, dziś udostępnił nam klucze do świetlicy, mówi, rządźcie się, róbcie sobie co chcecie. A powiedzcie mi pani, czy jest już zarząd fundacji, mam to na myśli prezes, zastępca, czy na to na miejscu to jest nie, zasadzie... my działamy jako koordynatorki jako tutaj koordynatorki z ramienia fundacji. Jak to się rozwinie, zobaczymy. No, chcemy... no dobrze, ale jak chcecie inne akcje rozwijać również w Radomsku, czy to musi być w porozumieniu z centralą, z tą w Katowicach, czy musicie im zgłaszać? Zawsze zgłaszamy, dlatego że mamy tam przeogromne wsparcie, bo tak naprawdę to tutaj nie mielibyśmy tej bazy. Nie sądzę, żeby ktoś nam ugotował tych 120 kolacji. Te 120 kolacji przyjeżdża fizycznie, przywozimy z Katowic. One są hermetycznie zapakowane, my je przywozimy w sobotę. Tutaj od nas dokładamy to, co udało nam się zebrać. Czyli słodkości, kawa, herbata, ciasta, bo jeszcze właśnie chcieliśmy tutaj z tego miejsca, chciałyśmy podziękować cukierniom, które aktywnie włączyły się, bo też na zasadzie tutaj na przykład pan Zbigniew Łyczko, który w ogóle nie piecze ciast, co było najzabawniejsze na okres Wigilii, no to tylko dla nas te ciasta przygotuje. No to sądzę,
wejdę w zdanie, sądzę, bo teraz się zastanawiam, potrzebujecie teraz jakiegoś własnego lokum, ale tu nie myślę o dla Was do pracy, tylko żeby zorganizować na przykład taką wigilię pod dachem. Tak, i tutaj już tak naprawdę pierwsza rzecz to będziemy rozglądać się, będziemy prosić władze miasta o takie miejsce właśnie na śniadanie wielkanocne. No bo dostałam taką propozycję od prezydenta miasta, że taką Wielkanoc już zorganizujemy pod dachem, tylko boję się, że jeżeli to będzie jakaś restauracja, to ten termin śniadania wielkanocnego, no to niekoniecznie będzie pasowało. No w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak pogratulować, drogie panie, tego przedsięwzięcia i co, życzyć wytrwałości, prawda? Bo to jednak jest sporo pracy. No na pewno, ale jak patrzymy na naszych wolontariuszy, jak są no fantastycznie zaangażowani, to daje to takiej siły, energii, że... No i to co najfajniejsze, to są zupełnie dla nas obcy ludzie. Tak. Czyli zarażacie dobrem. Tak. Najwidoczniej. Dziękuję bardzo za przybycie, za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Była to rozmowa w temacie na portalu Radomsko24. Do usłyszenia i do zobaczenia.